Dziękuję bardzo zespołowi, dziękuję mojej wspaniałej żonie Madzi. Dziękuję wam, że jesteście tutaj. Tak, rozpoczynamy kolejny odcinek, ale w poprzednich odcinkach już poznaliśmy trochę Jonasza, już poznaliśmy trochę historię, poznaliśmy też Boga. Ostatni, drugi odcinek kończy się tym, że Jonasz zostaje zwrócony. To słowo zwrócony to jest słowo zwymiotowany przez rybę na brzeg morza. I oto taki Jonasz, niespecjalnie fajnie wyglądający, gdzieś tam na brzegu morza jest. Jestem, okej. Ja też jestem, jest Jonasz, jestem ja. Więc zaczynamy od tego momentu, że mokry, śmierdzący Jonasz po trzech dniach we wnętrznościach, w kwasach żołądkowych wielkiej ryby jest sobie na brzegu. I trzeci rozdział, bo ta księga ma cztery rozdziały, jest jedną z najkrótszych ksiąg w Biblii, warto ją przeczytać. Trzeci rozdział, trzeci odcinek zaczyna się od takich słów. Pan zaś powtórnie skierował do Jonasza takie słowa. Wstań i udaj się niezwłocznie do Niniwy, tego wielkiego miasta, i ogłoś mu przesłanie, które ja przekażę tobie. I w dzisiejszym odcinku, tak jak w każdym kazaniu, ja chcę szczególnie, żebyśmy się skupili na właściwym obrazie Boga, bo to, co robimy tutaj z tej sceny jako kaznodzieje, to naszym głównym przesłaniem, naszym głównym zadaniem jest to, żebyśmy do końca świata głosili właściwy obraz Boga, pokazywali i sobie i wam właściwy obraz Boga. Ta historia Jonasza pokazuje Boga, który się objawia jako Bóg kolejnej szansy. Bóg daje Jonaszowi kolejną szansę. Ten nieposłuszny prorok, który miał to połączenie z Bogiem, który słyszał głos Boga, który rozmawiał z Bogiem, który się zbuntował przeciwko Bogu, który poniósł też konsekwencje tego buntu, dostaje od Boga kolejną szansę. Bóg po raz kolejny zaczyna rozmowę, zaczyna dialog z Jonaszem. Nawiązuje dialog z człowiekiem. Stwórca świata po raz kolejny nawiązuje dialog z człowiekiem, dlatego że Stwórca świata, nasz Bóg jest zakochany w człowieku. Nasz Bóg kocha człowieka. Nasz Bóg jest Bogiem kochającym. To kochający Ojciec. Ojciec, który bardzo kocha swoje dziecko. Bóg pełen łaski, Bóg wybaczający, pełen miłosierdzia. I właśnie taki Bóg na kartach księgi Jonasza nam się jawi. Bóg, który ciągle czeka na grzesznika, ciągle i ciągle czeka na grzesznika, ciągle i nieustannie wyciąga rękę w moim i w twoim kierunku, w kierunku każdej osoby, która potrzebuje jego obecności. Wyciąga rękę w kierunku Jonasza i wyciąga go w pewien sposób z tego morza. Podchodzi do niego i wyciąga do niego rękę. My wszyscy jesteśmy tak naprawdę jak Jonasz. Gdzie każdy z nas jest nieposłuszny. Nie ma na tej sali takiej osoby, która by była w pełni Bogu posłuszna, bo każdy nasz grzech, każde nasze przewinienie to jest po prostu nieposłuszeństwo wobec Bożej woli. A pomimo tego Bóg nie spisuje nikogo z nas na straty, ale raz za razem wyciąga do nas rękę. Ratuje nas z głębi morza. Wiecie, często tak jest, że Bóg nas ratuje z tej głębiny i posyła do nas rybę w postaci jakiegoś człowieka albo jakiejś konkretnej sytuacji, bo Bogu bardzo na nas zależy. Bo Bóg ciągle upomina się o zagubionego człowieka, który gdzieś tonie w odmętach oceanu swojego własnego życia. Księga Izajasza mówi nam, pokazuje nam obraz, prawdziwy obraz Boga, potwierdza to. Mówi tak Izajasz, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, mogą zbieleć jak śnieg. Choćby czerwieniły się jak purpura,
mogą stać się jak wełna. Jeśli zechcecie być mi posłuszni, możecie korzystać z dóbr tej ziemi. Zastanówcie się i policzmy wspólnie razem, ile razy doświadczyliśmy od Pana Boga kolejnej szansy. Ile razy przeciwstawiliśmy się Jego woli. Zamiast do Niniwy wsiedliśmy na statek i popłynęliśmy sobie do Tarszyszu, czyli na piękne plaże Hiszpanii, na Costa del Sol, bo mniej więcej Tarszysz to plaże, piękne plaże Hiszpanii. Nie pojechaliśmy do Iraku, nie pojechaliśmy do Niniwy, ale popłynęliśmy do Hiszpanii. Ile razy minęliśmy się z Bożą wolą? Ale Bóg ciągle daje nam kolejną szansę. A ile razy my dajemy kolejną, drugą i kolejną szansę ludziom, którzy są dookoła nas? Czy dajemy im tą szansę? Czy spisujemy ludzi, którzy nas zawiedli, którzy zawiedli nasze oczekiwania? Czy spisujemy ich po prostu na straty? Machamy ręką, dobra już. Po raz kolejny zawiodłem się na tym człowieku, obrażamy się, nosimy w sobie żal, nosimy w sobie gorycz. Tak, to fakt, zawiódł cię, tak, fakt, zdradził twoje zaufanie, tak, to fakt, może cię oszukał, może oszukał cię w interesie, może oszukał cię w życiu. Tak, to fakt, że to boli. To jest prawdziwy ból. I tak po ludzku nie chcesz mieć z tym nic wspólnego. Nie chcesz po raz kolejny dopuścić ból do swojego życia. Szczególnie jeżeli ten ból sprawiają nam najbliżsi. Ale patrząc na historię Jonasza, historię Boga, historię, całą tą historię opisaną w Księdze Jonasza, widzimy kilka takich cech Boga. Wiecie, Bóg przede wszystkim nie chowa urazy. Nasz dobry Bóg nie chowa urazy. W Psalmie 103 czytamy: Pan jest miłosierny i łaskawy. Wielka jest Jego cierpliwość i łaska. On nie procesuje się bez końca i Jego gniew nie trwa na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. I jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Bóg pokazuje, że jest Bogiem kolejnej szansy. Bóg pokazuje to w życiu Jonasza, odnawiając powołanie w życiu Jonasza, dając mu kolejną szansę do tego, żeby wypełnił powołanie, do którego został stworzony. I Bóg zachęca nas do tego, abyśmy byli ludźmi, którzy dają kolejną szansę. Którzy dają kolejną szansę innym ludziom. Którzy nie prowadzą tych sporów, nie procesują się bez końca. Bóg chce, żebyśmy byli miłosierni, łaskawi, cierpliwi. Druga rzecz to jest to, że Bóg nigdy się nie cofa. Wiecie, Bóg nie jest Bogiem zmiennym. On nigdy nie zmienia planów. Wiecie, On nigdy nie wycofał się z ambitnego planu ewangelizacji Niniwy. Pomimo tego, że główny człowiek, na którego stawiał, zawiódł go, to nie zmieniło absolutnie Bożego planu dla miasta Niniwy. Kolejna rzecz to to, że Bóg jest Bogiem, który z nami nie negocjuje. Jonasz otrzymuje po raz kolejny dokładnie to samo polecenie. Po prostu Bóg nie zmienia planu dla jego życia. I Bóg nie chce, abyśmy z Nim negocjowali nasze powołanie, bo Bóg każdego z nas stworzył do bardzo konkretnego celu. Bóg, kiedy jeszcze nie urodziliśmy się, już miał o nas dobre myśli. I już wówczas w jego głowie było bardzo konkretne powołanie
na temat Twojego życia. On doskonale wie, do czego Cię powołuje i dlaczego właśnie Ciebie powołuje do wykonania tej rzeczy, tego planu. Tak jak było w przypadku Jonasza. I nie przeszkadzało mu to w ogóle, że Jonaszowi się to za bardzo nie podobało. Wiecie, nasz Bóg jest też Bogiem bardzo konsekwentnym. Jest Bogiem, który konsekwentnie realizuje swoje plany. Bóg chce i pragnie, aby miasto Niniwa usłyszało Ewangelię. Bóg ma plan uratowania Niniwy, jest wierny swoim słowom. Wiecie, Bóg jest bardzo konsekwentny i jeżeli daje obietnice do naszego życia, jeżeli daje plany do naszego życia, jeżeli ma jakieś słowo do naszego życia, to On będzie chciał je konsekwentnie w naszym życiu realizować. Bóg, który się nie cofa, Bóg, który jest pełny miłosierdzia, Bóg, który z nami nie negocjuje i Bóg, który jest konsekwentny. To jest nasz dobry Bóg. Bóg, który jest Bogiem mądrym, pełnym miłości, cierpliwości. I czytamy, że ten dobry Bóg mówi do Jonasza: udaj się niezwłocznie. Udaj się niezwłocznie do Niniwy. Wiecie, udaj się niezwłocznie, czy to słowo udaj się niezwłocznie, udaj się natychmiast. Po prostu straciłeś już tyle czasu, idź natychmiast, idź bez ociągania, rusz teraz w drogę, bez zastanawiania się, bez szukania wymówek, jestem brudny, jak ja wyglądam, jestem głodny, ja się nie nadaję, ja się boję. Już dosyć straciliśmy czasu, Jonaszu. Już dosyć straciliśmy czasu. Bóg mówi, idź natychmiast do Niniwy. Ale Jonasz mógłby sobie pomyśleć, hej, Panie Boże, ale tu w ogóle się nic nie zmieniło. Przecież Ty wiesz, że Niniwa jest stolicą wrogiego dla nas mocarstwa. To jest gniazdo szerszeni. Olbrzymie miasto, 120 tysięcy wrogo nastawionych do mnie, Żyda, ludzi. Obejście tego miasta to jest minimum 3 dni. Same jego mury to jest 12 kilometrów. Przecież Ty, Boże, wiesz, że ci ludzie są tak okropni, tak okrutni. Co oni robią ze swoimi wrogami? Co zrobią ze mną? Na pewno Jonasz zmagał się ze strachem. Na pewno też Jonasz zmagał się z takim swoim wewnętrznym, z taką swoją wewnętrzną niechęcią, z taką nacjonalistyczno-religijną nienawiścią do tego wrogiego dla nich narodu. On musiał to w sobie pokonać. Pomyślcie, gdyby Bóg dzisiaj do was powiedział, albo powiedział do mnie: hej Szymon, idź teraz, natychmiast do Teheranu, do Fenianu, albo do Moskwy. Będziesz chodził po ulicach i będziesz ogłaszał, że już niedługo zginą. Idź do ludzi z zupełnie odmiennymi poglądami politycznymi. Idź do ludzi z zupełnie odmiennymi wartościami moralnymi. Idź do tych, którzy w Twojej głowie wydają się największymi wrogami. Gdzie Bóg ma dla każdego z nas. Ta historia jest tylko pretekstem do tego, aby powiedzieć mi i Tobie, że Bóg ma dla każdego z nas specjalne zadanie, zupełnie indywidualne, spersonalizowane zadanie, poselstwo, które mamy zanieść. Dla każdego z nas. Hej Lew, hej Maciek, hej Patrycja, hej Magda, Ewa, idź teraz, natychmiast. Wykonaj zadanie, do którego Bóg Ciebie powołuje. Idź teraz, natychmiast. Przeproś swoją koleżankę. Pojednaj się z rodziną. Przeproś swoich rodziców, przeproś swoją żonę. Napraw może krzywdę, którą wyrządziłeś. Nie musimy od razu kupować biletu do Teheranu. Możemy po prostu
pójść na spotkanie z kimś, komu wyrządziliśmy krzywdę. Spędź czas z kimś, kto potrzebuje po prostu ciebie. Pociesz kogoś. Idź teraz, wyraź swoją wdzięczność. Idź teraz, okaż komuś szacunek. Okaż pomoc, miłosierdzie. Porozmawiaj z kimś po prostu o Jezusie. Zanieś komuś dobrą informację o tym, że w Jezusie jest sens życia. Komuś, kto zgubił sens życia. Kto jest pełen czarnych myśli. Idź teraz i po nabożeństwie, po takim spotkaniu jak to, zrób taką prostą rzecz i zaproś kogoś po prostu na obiad. Zaproś kogoś na obiad. Otwórz swój dom. Otwórz swoją lodówkę. To nie są wielkie rzeczy. Ale możesz uciekać przed tym, tak jak Jonasz. I nie musisz wcale uciekać od razu do Hiszpanii. A możesz uciekać na Plac Zbawiciela, na jak Pola Mokotowskie, w inne przyjemne miejsca. Gdzie sobie po prostu odpoczniesz, będziesz miał zasłużony odpoczynek po całym tygodniu. Idź teraz i opowiedz, zaproś kogoś do takiej społeczności jak ta, do miejsca, które może się stać dla kogoś duchowym domem. Idź teraz, wiecie, idź teraz to znaczy nie odkładaj na jutro. Bóg mówi do Jonasza, idź teraz. Nie zbuduj tu obozu, nie odpocznij sobie po tych wszystkich bardzo trudnych i wyczerpujących przygodach, które miałeś, ale idź teraz. Twoja Niniwa, moja Niniwa czeka na nasze działanie. Teraz. Nie jutro, nie pojutrze, nie jak będziemy gotowi, nie jak otrzymamy jakieś specjalne olśnienie, ale teraz. Wiecie, co zrobił Jonasz? Jonasz natychmiast wstał i poszedł. Na pewno bał się, na pewno był zmęczony, na pewno miał obawy co do swojego życia. Myślę, że poszedł z takim nastawieniem, że może stracić życie, że to jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo. W najlepszym wypadku zostanie wyśmiany albo opluty, albo pobity i wyrzucony za mury Niniwy, ale raczej, znając Asyryjczyków, zostanie w brutalny sposób zabity. Tylko wiecie, co się stało wcześniej? Ja myślę, że w brzuchu tej ryby przez te 3 dni, słuchając też tej modlitwy Jonasza, możemy być pewni, że Jonasz już umarł. Umarł dla siebie. On przestał żyć dla swoich pragnień, on przestał żyć dla swojego egoizmu. On już zapomniał o Tarsisz, o tych plażach hiszpańskich. On zaczął żyć dla Bożego powołania. Prawie zawsze jest tak, że kiedy Bóg nas do czegoś powołuje, to jest bardzo niewygodne dla naszego egoizmu. Praktycznie zawsze Boże powołanie wywołuje u nas cierpienie i ból dla naszego egoizmu. Nie zawsze będziesz miał od razu do tego taką pasję i chęć. Nie zawsze będzie to napawało cię wielką radością, wielką chęcią, spełnieniem. Bardzo często będziesz się tego bał. Bardzo często będziesz myślał, że to cię przerasta. Bardzo często będziesz uciekał od tego albo fizycznie, albo myślami. Odkładał to na bok. Walczył z tym. Tak po ludzku, kiedy wiedziałem, że mam założyć, że mamy razem z żoną i z przyjaciółmi założyć ten kościół, to całe moje ja krzyczało, że nie. Że mam tego nie robić. Nie miałem na to najmniejszej ochoty, bo wiedziałem, z czym się to wiąże. Z jaką ceną. Z jakim poświęceniem. Bałem się tego. Gdzie najbardziej bał się tego mój egoizm.
Ale żeby wypełnić Boże powołanie, musimy umrzeć dla siebie i zacząć żyć dla Boga i dla Jego pragnień. To jest tak bardzo trudne, żeby każda cząstka Twojego starego ja, Twojego egoizmu umarła i żeby nowy człowiek zaczął żyć w 100% Bożymi pragnieniami, Bożymi marzeniami. Jonasz natychmiast wstał i poszedł. I dociera do Niniwy. Jonasz wstał i zgodnie ze słowem Pana poszedł do Niniwy. Niniwa zaś była dla Boga ważnym miastem. Jego obejście zajmowało 3 dni drogi. Jonasz wyruszył, by pokonać pierwszy odcinek drogi, a idąc wołał: jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. I myślę, że po tej bardzo długiej, bardzo wyczerpującej, bardzo ciężkiej drodze, bo to było jakieś 800 kilometrów na piechotę, zaznaczam. Tutaj Maciek, który ćwiczy do Ironmana, mógłby coś na ten temat powiedzieć, także możecie po konsultację do Maćka, no ale Jonasz nie ćwiczył Ironmana, wyszedł z brzucha ryby i szedł te 800 kilometrów na piechotę. Na pewno był zmęczony, ale wchodzi do Niniwy i zaczyna od takiego bardzo krótkiego, treściwego, bardzo bezpośredniego, jakże obraźliwego, kontrowersyjnego, pięknego, zuchwałego kazania. I myślę, że on miał w sobie dużo energii, bo mówił to, wręcz wykrzyczał to do swoich wrogów. Hej, jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. I ja wierzę, że on mówił to z pasją, z wiarą. Jeszcze 40 dni i nic nie zostanie z tego miasta. Wiecie, dlaczego on to mówił z wiarą i z pasją? Bo on znał Boga. Bo jak Bóg coś powiedział, to tak się stanie. Jak Bóg powie, że ściągnie ogień z nieba, to ściągnie. Jak Bóg powie, zburzę tą olbrzymią twierdzę. Zburzę te mury, które po ludzku były nie do zburzenia. Grubość tych murów była 15 metrów, wysokość 25. Wyobraźcie sobie takie mury. A Jonasz mówi, jeszcze tylko 40 dni i nie będzie naszych wrogów. Zburzenie. Te słowo hebrajskie hipok. Ono oznacza z jednej strony zniszczenie, ale tak jak w języku hebrajskim, który ma bardzo wąski zasób słownictwa i często jedno słowo ma wiele wyrażeń, znaczeń, ono również znaczy, te słowo hipok, znaczy przemianę. I Boża oferta dla Niniwy to było albo zniszczenie, jeżeli odrzucą Bożą łaskę, albo przemiana całego miasta, jeśli przyjmą Bożą łaskę. Zburzenie, jeśli odrzucicie Boga i przemiana, jeśli przyjmiecie Bożą łaskę. Ale zobaczcie, że Boża łaska jest limitowana w czasie. 40 dni. Czas Bożej łaski zawsze jest limitowany. I w naszym życiu czas Bożej łaski też jest limitowany, chociaż bardzo często mylnie myślimy i twierdzimy, że trwa w nieskończoność. Każdy z nas ma swoje 40 dni. Czas łaski to jest nasze życie. 40 dni, to jest nasze życie, to jest całe nasze życie. Tylko wiecie, na czym to wszystko polega? Że nikt z nas nie wie, w którym dniu swojego życia dzisiaj jest. Czy to jest 20, czy 39 dzień naszego życia. Łaska trwa cały czas. Nie wiemy. Nikt z nas nie wie. Czyli to jest twarde słowo. To jest takie bardzo trzeźwiące słowo. Kiedy z jednej strony
masz świadomość, że żyjesz w czasie łaski, a z drugiej strony nie wiesz, kiedy personalnie w twoim życiu ta łaska może się skończyć. List do Hebrajczyków mówi: dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, nie jak będziesz gotowy, ale dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, nie znieczulaj. Inne tłumaczenie mówi: nie zatwardzaj swoich serc, jak w czasie buntu. Dzisiaj, jeśli usłyszysz głos Boga, dzisiaj, jeżeli usłyszysz Ewangelię, to dzisiaj jest czas łaski. Twoje dzisiaj jest dzisiaj. Nie wiem, ja nie wiem i wy też nie wiecie, czy będzie jutro. Nie czekaj w nieskończoność. Usłyszałeś o dobrym Bogu. Usłyszałeś o łasce. Nie odwlekaj tego. Przyjmij tą ofertę zupełnie za darmo. Boża łaska, Boża oferta, Boża Ewangelia jest zupełnie za darmo. Nie musisz na nią zasłużyć. Nie musisz nazbierać sobie jakichś punktów. Nie musisz nigdzie iść i wykonywać jakichkolwiek rytuałów. Po prostu możesz to przyjąć za darmo przez wiarę. Że Jezus za ciebie umarł. Że Jezus dał ci nowe życie. Że krew Jezusa obmyła wszystkie twoje grzechy. Że dostajesz usprawiedliwienie. Że jesteś usynowiony. Że Bóg cię kocha takim, jakim jesteś. I daje ci czystą kartkę. To wszystko jest za darmo. A jeżeli już w to uwierzyłeś, to nie czekaj, nie zwlekaj. Dzisiaj podejmij decyzję, że chcesz publicznie zamanifestować swoją wiarę. W sercu uwierzyłeś i wyznaj to ustami. Nie zwlekaj. Chrzest nie jest zakończeniem jakiegoś procesu. Chrzest jest początkiem twojego procesu. Procesu przemiany, procesu dojrzewania, procesu stawania się z niemowlaka osobą dojrzałą, dojrzałym dziedzicem. Nie zastanawiaj się. Dzisiaj. Nie odkładaj trudnych rozmów na później, bo nie wiesz, czy będziesz miał szansę na to, żeby tą rozmowę odbyć. Wiecie, Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. I tak jest. Tak i amen. Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Tylko nigdy nie wiemy, która szansa będzie tą ostatnią. Nigdy nie wiemy, która szansa będzie tą ostatnią. Popatrzcie sobie na żonę Lota, popatrzcie sobie na Ananiasza i Safirę i na wiele innych przykładów w Biblii. Nie odkładaj na później. Gdzie zegar odlicza cały czas minuty naszego życia. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, ile zostało jeszcze ziarenek w tej klepsydrze. I to jest bardzo trzeźwiące. Ale z drugiej strony dla tych, którzy są we właściwej relacji z Panem Bogiem, to jest bardzo zachęcające. To jest bardzo zachęcające. Ale wracamy do Jonasza. I teraz jeden z najbardziej niewiarygodnych wersetów w Biblii. Księga Jonasza, 3:5. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. Ci Asyryjczycy, ci brutalni ludzie, ci ludzie, którzy żyli życiem okropnym, na takie bezpośrednie, konfrontujące wezwanie Jonasza. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. Co więcej, ogłosili post i od największego do najmniejszego przywdziali włosienice. Również gdy sprawa ta doszła do króla Niniwy, wstał on ze swego tronu, zdjął siebie zdobną szatę, okrył się włosienicą i usiadł w popiele. Na pewno dla Jonasza łatwiej było uwierzyć w to, że stąpi ogień z nieba, niż w narodowe przebudzenie Asyryjczyków.
Myślę, że naprawdę się chłopak zdziwił. Ale Bóg kocha właśnie takie zwroty akcji. I ja wierzę też, że kiedy my weźmiemy sobie do serca i będziemy ogłaszać Bożą miłość, Bożą dobroć i Bożą łaskę, będziemy też świadkami takich cudów, jak to, że mieszkańcy Mokotowa, Wilanowa, Ursynowa, Legionowa, Warszawy, całej Polski uwierzą. Czy dla Boga są rzeczy niemożliwe, skoro mieszkańcy Niniwy, tego ogromnego miasta, ci okrutni mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu? To dlaczego nam tak trudno uwierzyć, że Bóg może dotknąć serce naszego brata, naszej siostry, naszego kolegi, naszej rodziny, ludzi z naszej klasy, z naszej dzielnicy, z naszej klatki schodowej, z naszego miasta? Wiecie, to nie chodzi o to, że ci ludzie mieli uwierzyć Jonaszowi. To nie chodzi o to, że ci ludzie mają uwierzyć mi czy tobie. My jesteśmy tylko posłańcami. Jonasz był tylko posłańcem. To Duch Święty wykonuje pracę. Zobaczcie, ci ludzie nie tylko uwierzyli, ale od razu za tym szła pokuta. Pokuta, która była zamanifestowana bardzo konkretnymi czynami, postem, zmianą ubioru, posypywaniem się popiołem. Ci ludzie naprawdę żałowali. Ci ludzie naprawdę zrozumieli, w jakim są miejscu. Tak, tak, przyznajemy się do winy. Tak, żałujemy. Tak, rozumiemy nasze błędy. Rozumiemy nasze złe postępowanie. Rozumiemy, że nasze życie bez Boga było złe i prosimy o ratunek. Może Bóg się nad nami zlituje, może nas uratuje. I zobaczcie, że dzięki z jednej strony posłuszeństwu Jonasza, bo poszedł natychmiast i ogłosił to, co Bóg mu powiedział, ale też Bożemu działaniu w sercach tych ludzi następuje w Niniwie hipok, następuje zburzenie, ale to nie zostały zburzone mury Niniwy, ale zostały zburzone mury w sercach ludzi, mieszkańców Niniwy. Zostały zburzone mury, które odgradzały ich od Boga. Bóg zburzył ten mur nieprawości w ich sercach, dotknął ich serc, przemienił ich serca. Nastąpiła przemiana serc mieszkańców Niniwy. I to nie była tylko przemiana taka, wiecie, że ktoś powiedział, tak, rozumiem, ale widać było tą przemianę. Każdy mógł zobaczyć, że od największego do najmniejszego wszyscy się tym naprawdę przejęli. Wiecie, Bogu zawsze chodzi o serce. Bogu zawsze chodzi o nasze serce. Bóg zawsze zabiega o nasze serce. Nie o jakieś rytuały, nie o jakiś zespół norm i zachowań, ale o moje i Twoje serce. On chce, aby w moim i Twoim sercu został zburzony mur. Mur, który odgradza nas od relacji z naszym kochającym, miłościwym, wspaniałym Ojcem. To jest ciągłe Boże pragnienie. Bo kiedy tego muru nie ma, On może do nas mówić. On może mieć z nami bliską relację. A to jest największe Boże pragnienie. Mieć relację ze swoimi dziećmi. Dlatego Bogu tak bardzo zależy, żeby ludzie, którzy już doświadczyli Jego miłości, którzy już Go znają, byli takimi Jonaszami. Bogu tak bardzo zależy i chce, abyśmy my czuli to powołanie. Ja i ty jesteśmy Jonaszami i każdy z nas ma swoją Niniwę. Ale nie po to,
żeby ją zniszczyć, ale po to, żeby ją zachować. A po to, aby ją pozyskać dla Boga. Wiecie, często zachowujemy się jak Jonasz. Tak szczerze pomyślcie sobie w swoich myślach, że często ludzi, którzy są nam wrodzy, którzy wyrządzają nam krzywdy, najchętniej byśmy zostawili albo zostawiamy losowi. A niech im tam Boża sprawiedliwość, niech ich dosięgnie. Zagłada, sąd ostateczny. Zasłużyli na to. Jak trudno dostrzec, że Bóg tak naprawdę nie chce zagłady nikogo. Ani tych dwóch złoczyńców, grzeszników, zabójców, morderców, którzy wisieli obok Niego na krzyżu, obok Jezusa. Ani tych mieszkańców Niniwy, którzy byli jednym z najokrutniejszych narodów, który żył w tamtym czasie. Z najbardziej niemoralną kulturą. W naszym mniemaniu jak najbardziej nadawali się na sąd. Ale w Bożym sercu było olbrzymie miejsce dla tych ludzi. Miłosierdzie. I Bóg cierpliwie czekał, bo Bóg nie chce zagłady żadnego grzesznika. W liście do Rzymian czytamy. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem potwierdza, ten, kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Zbawienie jest dla każdego. Ale zobaczcie, co Bóg mówi dalej. Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? A jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Dlatego czytamy, jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. Czy możecie powiedzieć do siebie, że macie piękne stopy? Wszyscy mamy piękne stopy, bez względu na to, co o nich myślimy. Bóg ma dobre myśli o nas. I wie, że nasze stopy, jeżeli niosą dobrą nowinę, są piękne. Dlatego, że są użyteczne. Dlatego, że są użyteczne dla Bożego Królestwa. Jak Bóg ma dotrzeć do twojej rodziny, do twoich sąsiadów, do twoich przyjaciół i do twoich wrogów, do twojej dzielnicy, do naszego miasta? Czy możemy czekać na to, że pojawi się jakiś anioł z trąbą, będzie coś grzmiał, będzie coś ogłaszał w każdej dzielnicy, w każdej kratce schodowej? Raczej to się nie stanie. Bóg ma bardzo prosty plan. Tak prosty, jak prosty plan był z Jonaszem i wysłaniem go do Niniwy. Zwariowany. Czytając tą historię, można powiedzieć, naprawdę zwariowany plan. Wiecie, Bóg uwielbia takie zwariowane plany. Patrząc na każdego z nas, sami o sobie moglibyśmy powiedzieć, no jeżeli Bóg widzi we mnie Jonasza, to naprawdę jest to zwariowany plan. Ale tak jest. Myślę, że szczególnie Bóg chce nam to powiedzieć właśnie po wakacjach. Właśnie na rozpędzenie się na nowy sezon, żebyśmy przestali myśleć o sobie, żebyśmy przestali myśleć, że już jest fajnie, bo już jest nas trochę tutaj, bo już coś zrobiliśmy i już możemy się cieszyć. Boży plan dla tej społeczności, Boży plan dla każdego z nas, Boży plan dla tego miasta
jest naprawdę zwariowany. Tak po ludzku. Bóg chce użyć ciebie, mnie, żeby takich społeczności jak ta było kilkadziesiąt, kilkaset. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Czy plan zbawienia całej Niniwy nie był równie szalony? Kim był dla tych Asyryjczyków jakiś Jonasz? No-name'em gdzieś, który przyszedł z drugiego końca świata. Tak my możemy myśleć o sobie, kim my jesteśmy, żeby mieć wpływ. Tylko wiecie, to w ogóle nie chodzi o nas. Chodzi o naszego Boga, który kiedyś znalazł nas i który chce mnie i ciebie użyć, żeby uratować kolejną Niniwę, żeby uratować kolejne setki, tysiące ludzi. Musimy zmienić nasze myślenie. Musimy przestać myśleć o sobie jako osobach, które nic nie są w stanie zmienić, które nie mają żadnego wpływu. Z Bogiem mamy potężny wpływ. Z Bogiem możemy przemienić nie jedną Niniwę. Z Bogiem możemy przemienić nasze rodziny, naszych dzieci, nasze dzieci, naszych znajomych, dzielnice, miasta. Ale wszystko zaczyna się od nas. Wszystko zaczęło się od decyzji Jonasza, że kiedy Bóg mu po raz drugi dał szansę. Dzisiaj Bóg ci daje po raz drugi, trzeci, nie wiem po raz który, ale daje ci kolejną szansę. To Jonasz wstał i natychmiast poszedł do Niniwy. I natychmiast zaczął ogłaszać to, co Bóg mu włożył. My nie musimy czekać, my nie powinniśmy czekać, ale jeżeli mamy się rozwijać, jeżeli mamy przemieniać to miasto, przemieniać się sami, bo każde takie działanie przede wszystkim przemienia nas, buduje naszą wiarę. Widząc cuda, widząc, że jest hipok w życiu drugiego człowieka, że są zburzone mury odgradzające w sercu drugiego człowieka, od razu rośnie wiara w nas. Od razu zaczynamy jeszcze bardziej rozumieć, namacalnie dotykać tego planu dla mojego życia, tego powołania. Ale musimy uwierzyć. Ale musimy zrobić krok. Ale musimy być posłuszni. Ale musimy się zaprzeć samego siebie. Zapraszam zespół. Dzisiaj będziemy wspominać tego, który się zaparł samego siebie. Szczególnie będziemy wspominać Jezusa. Wiecie, Jonasz, który był trzy dni we wnętrzu ryby. On w proroczy sposób zapowiadał Jezusa. Jezus o tym mówi. Gdyż podobnie jak Jonasz był we wnętrzu potwora trzy dni, trzy noce, tak też Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi trzy dni i trzy noce. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd razem z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza, a przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Jonasza. My znamy Jezusa. Tutaj chodzi o coś więcej niż Jonasza. My znamy Jezusa. Jezus dzisiaj do nas mówi. Jezus dzisiaj każdego z nas wzywa. Jezus dzisiaj każdemu z nas daje zadanie. Ten, który przyszedł, ten, który zrezygnował z całej swojej godności, z całej swojej siły, z całej swojej władzy, przybrał postać sługi. Przyszedł, aby nam służyć. Stwórca, który służy swojemu stworzeniu w pokorze, w miłości, w uniżeniu, z łaską. Tak bardzo ukochał mnie i ciebie, że był posłuszny dla swojego Ojca do ostatniej chwili, aż do śmierci.
i to tragicznej, okrutnej śmierci na krzyżu. Ale zanim nastąpiła ta śmierć na krzyżu, Jezus, ten, który pokazał nam, jak wygląda prawdziwe uniżenie i posłuszeństwo, ten, który się nie zawahał, dał się opluć, dał się odrzeć z całej ludzkiej godności. Był wyśmiewany, był biczowany i to tak biczowany, że jego plecy całe krwawiły. Były jedną wielką raną. Dał sobie wbić na głowę koronę cierniową. Wyrwano mu włosy z brody. Wyśmiewano go. Opluwano. I na koniec zdarto z niego szaty. Był nagi. On wisiał na krzyżu nagi. Został odarty z całej godności. I fizycznie, i psychicznie został zmaltretowany. Dlatego, że bardzo kochał mnie i ciebie. Bardzo. Tak bardzo, że zgodził się umrzeć za mnie i za ciebie. I dzisiaj chcemy to wspominać. Zachęcam do tego, abyśmy powstali. Chcemy wspominać Jego męczeńską śmierć, śmierć naszego Pana, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Chcemy ją głęboko zrozumieć, dlaczego to zrobił. Chcemy zrozumieć też, co mamy w tej śmierci. On umarł za mnie i dla ciebie, dlatego że po pierwsze nas bardzo kochał, ale też bardzo mu zależało, żeby mieć z nami relację. Żeby swoją śmiercią zburzyć ten odgradzający mur. Swoją śmiercią też pokonał naszego największego wroga. Śmierć. Już nie musimy się bać. Jezus nie tylko umarł, ale Jezus też zmartwychwstał. I to jest piękne, że Jezus zmartwychwstał. I jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak kiedy skorzystaliśmy z Jego ofiary, z Jego przelanej krwi, która obmywa nas ze wszystkich naszych przewinień i grzechów, z ciała, które złożył na okup za nas, możemy być uczestnikami Jego zwycięstwa. Nie musimy bać się śmierci. I zachęcam każdą osobę, która zrozumiała, co zrobił dla niej Jezus, która przyjęła to do swojego serca z wiarą, która pojednała się z Jezusem, dla której Jezus jest Panem i Zbawicielem, aby za chwilę, kiedy wolontariusze rozdadzą chleb i wino, abyśmy wszyscy razem mogli w takiej głębokiej jedności, w jedności ducha, w jednym duchu uczestniczyć we wspominaniu, w pamiątce śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale też zwycięskiego zmartwychwstania. Dobry Boże, my tak bardzo jesteśmy Ci wdzięczni za to, że dałeś nam swojego Syna, że Ty miałeś tak cudowny plan uratowania Niniwy, ale też cudowny plan uratowania nas, całego świata. Pamięta, historia Jonasza z Niniwą była zapowiedzią, taką małą zapowiedzią tego, co Ty chcesz zrobić przez Jezusa dla całego świata, dla całej Niniwy. Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty przyniosłeś nam zbawienie, że przyniosłeś nam nowe życie, że dzięki wierze w Ciebie, w Twoją ofiarę mamy nowego człowieka. Nasz duch został ożywiony do życia z Tobą, do relacji z Tobą. Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni za Twoje posłuszeństwo. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że wycierpiałeś dla nas tak wiele. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją miłość do każdego z nas, spożywając ten chleb i to wino.
chcemy przypominać sobie. Chcemy wyrażać naszą wdzięczność, Panie. Ja ogłaszam Twoje błogosławieństwo nad tym winem, Panie, które symbolizuje Twoją świętą krew, przelaną za tak wielu. Panie, błogosławię również ten chleb, który symbolizuje Twoje ciało, Panie, oddane jako okup za wielu. Panie, błogosławimy i chcemy teraz jako Kościół, śpiewając tą pieśń, modląc się, przebywać w takiej atmosferze uwielbienia, wdzięczności, jedności. Chcemy doświadczać, Panie, Twojej obecności, bo to, co jest najpiękniejsze, Panie, to to, że Ty jesteś tutaj. Ty jesteś tu obecny. Twój Duch Święty jest tutaj. On mieszka w nas i jest między nami. I to jest spełnienie tej cudownej obietnicy, Panie. I to już piękne jest to, że my już żyjemy w wieczności. My już, Panie, żyjemy wiecznością, że śmierć nie ma nad nami żadnego panowania. Chcemy być tymi, Panie, którzy odważnie, bez wahania idą do naszych Niniw i głoszą Twoje, Panie, posłanie, Twoje przesłanie miłości, dobroci, łaski, życia pełnego obfitości. Panie, chcemy, abyś Ty swoim Duchem Świętym dawał nam odwagę do tego, aby wypełniać powołanie, aby wypełniać to, do czego nas stworzyłeś. Ogłaszam to w mocy imienia Jezus. Amen.